To nie będzie pierwszy raz, kiedy w ramach TNT Tematy, zamiast o jakimś filmie, czy cyklu filmów, czy o jakimś twórcy kojarzonym głównie z filmami, pomówimy sobie o serialu. Ale to będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy się za produkcję tak kultową. Przypomnijmy sobie zatem serial MacGyver. Jestem bardzo ciekaw, jakie skojarzenia macie, i zwracam się tutaj pewnie raczej do tych starszych widzów niż do tych młodszych, kiedy tylko słyszycie MacGyver. Czy na myśl przychodzi wam ta charakterystyczna melodia czołówki? Czy może na przykład równie charakterystyczna fryzura głównego bohatera? O, od razu lepiej. Ale wydaje mi się, że popularność i rozpoznawalność tytułowego nazwiska pewnie wykroczyła już poza sam serial i stało się ono synonimem po prostu kogoś zaradnego, potrafiącego stworzyć coś z niczego i wyjść z trudnej sytuacji dzięki znajdującym się pod ręką przedmiotom codziennego użytku. I do zakład, że nawet jeśli nie oglądaliście tego serialu, to słysząc MacGyver, od razu pewnie coś wam tam zaświta, że no ta, chodzi o tego typa, który jest w stanie ze spinacza i taśmy klejącej zrobić łódź podwodną. Ba, tu MacGyver stało się w języku angielskim czasownikiem oznaczającym właśnie tę umiejętność wykorzystania niewinnych przedmiotów celem zbudowania czegoś niezbędnego do uratowania skóry. Z kolei takie sytuacje, kiedy tworzymy coś w stylu MacGyvera, zostały nazwane, i zapoczątkował to sam serial swoją drogą, MacGyveryzmami. Jeśli jednak spodziewacie się, że to wszystko to były tylko wymyślane na potrzeby fabuł kolejnych odcinków, wyciągnięte zupełnie z tyłka koncepty, które nigdy nie miały prawa działać w prawdziwym świecie, to się możecie zdziwić. Twórcy serialu bardzo starali się, by zaprezentowane przez naszego protagonistę lifehacki zawsze miały zaczepienie w prawdziwym życiu, konsultując scenariusze z ekspertami, chemikami, inżynierami itd. Jasne, bardzo często ich powodzenie wiązałoby się z ekstremalnym szczęściem, ale nigdy nie było niemożliwe. Nawiasem mówiąc, serial faktycznie omijał często niektóre kroki z konstruowania czegoś przez naszego bohatera, ale robił to głównie dlatego, żeby nie inspirować telewidzów do stworzenia czegoś, co mogłoby być potencjalnie niebezpieczne. Szczególnie kiedy na przykład w grę wchodziły materiały wybuchowe, stworzone na bazie powszechnie dostępnych w domach akcesoriów i substancji. No i wyobraźcie teraz sobie, że w czasie emisji serialu w USA faktycznie znalazła się dwójka dzieciaków, która zbudowała bombę, twierdząc, że zostały zainspirowane MacGyverem. Więc po prostu najgorsze koszmary twórców tego serialu się spełniły. Na szczęście jednak okazało się, że ten opisywany przez nie odcinek, z którego wzięły inspirację do zbudowania bomby, nie istnieje, więc wszystko rozeszło się po kościach. No dobra, ale zaczęliśmy od takiego powszechnego wizerunku MacGyvera, jaki może istnieć w naszej kolektywnej świadomości, ale co z samym serialem? No po pierwsze, okazuje się, że musiał trochę okrzepnąć, zanim stał się tym, co znamy i kochamy. Kiedybyśmy zaczęli oglądać serial od samego początku, to bardzo szybko okaże się, że brakuje tam tych wszystkich charakterystycznych elementów, które stały się niezbędnymi elementami tej postaci później. Przykładowo, i tutaj być może dinozaury w moim wieku jeszcze to pamiętają, reszta niech słucha, MacGyver jest trochę jak Batman pod tym względem, że też unika jak diabeł święconej wody używania broni palnej. Jeśli już ma użyć rewolweru w jakimś celu, to zwykle nie celem zastrzelenia kogoś, tylko, nie wiem, rozmontowania go i użycia części, albo użycia go jako pokrętła, albo coś w tym guście. W jednym z późniejszych odcinków dowiadujemy się bowiem, że na skutek nieszczęśliwego wypadku z udziałem broni palnej zginął w dzieciństwie jeden z kolegów naszego bohatera. Stąd właśnie ten uraz. Ale już w pierwszym odcinku widzimy MacGyvera, jak bez oporów sieje zniszczenie za pomocą karabinu maszynowego. Zupełnie inaczej niż w wielu innych produkcjach emitowanych w tamtym czasie, albo w ogóle w serialach, serca naszego bohatera nigdy, no przynajmniej na dłużej, nie zdobyła żadna kobieta. Ani uściślając, żaden inny człowiek. Producenci i scenarzyści serialu kombinowali z różnymi bohaterkami, jednak te pojawiały się i znikały, często zwyczajnie nie zyskując uznania w oczach publiki. Publiki, która obawiała się przede wszystkim, że romans zmieniłby za bardzo formułę ich ulubionej serii i zamienił ją w telenowelę. Jednocześnie w pierwszym sezonie MacGyver zaskakująco często występował w roli kobieciarza-uwodziciela w stylu Jamesa Bonda w Shona Connery'ego, bo wciąż nie było jednego konkretnego pomysłu na osobowość naszego bohatera. To wszystko pięknie pokazuje, że seriale zazwyczaj potrzebują po prostu czasu, żeby okrzepnąć i nabrać swojej tożsamości. I oglądając ten pierwszy sezon MacGyvera, bardzo szybko zorientujemy się, że na przykład charakter głównego bohatera w zasadzie zmienia się z odcinka na odcinek. I dopiero pod koniec tego sezonu, im dalej, tym większym stopniu
docieramy do tego, co potem kupiło publikę na całym świecie na kilka dobrych sezonów w sumie. Nasz protagonista z czasem zamieszkał na stałe na Łodzi. Nie, że w mieście Łodzi, tylko na takiej prawdziwej Łodzi. Z kolei pierwotną robotę dla rządu USA zamienił na rozmaite misje wykonywane dla pokojowej fundacji Feniksa. A także, co pewnie niektórzy z was być może pamiętają, zyskał skromne wsparcie w postaci zwykle zlecającego mu kolejne zadania Pita Thorntona oraz wiecznie pakującego się w kłopoty pilota Jacka Daltona. I choć na początku serialu MacGyver był po prostu gościem, który z niewyjaśnionych powodów zna się na absolutnie wszystkim od działania głowic nuklearnych po sztukę kradzieży kieszonkowej, to potem jego rola jako inteligentnego i rezolutnego eks-agenta wywiadu wysyłanego w różne części świata, by pokojowo rozwiązać jakiś problem, wykrystalizowała się ostatecznie i świetnie się wyróżniała na tle innych fikcyjnych agentów rozmaitych fikcyjnych lub prawdziwych służb. MacGyver bowiem nie uznawał przemocy i zawsze szukał pokojowego rozwiązania. A co więcej, i to go chyba najbardziej odróżniało od wszelkich innych agentów, jakich możecie znać, nie korzystał z żadnych wymyślnych, supertechnologicznych gadżetów, bo w razie potrzeby konstruował sobie te gadżety sam. Oczywiście z użyciem swojego ulubionego scyzoryka szwajcarskiego, najczęściej modelu Spartan, marki Victorinox. Swoją drogą, już sam casting był prowadzony w taki sposób, by ten główny bohater nie był po prostu kolejnym mięśniakiem, który rozwiązuje swoje problemy argumentem siły. Richard Dean Anderson ujął bowiem producentów tym, że nie popisywał się swoją sprawnością fizyczną na przesłuchaniu. Ba, w jego trakcie, i to wywołało prawdziwą furorę, wierzcie lub nie, sięgnął nawet po okulary, żeby doczytać scenariusz. Ale dlaczego to zrobiło aż takie duże wrażenie na przesłuchujących? Przecież to zwykła ludzka czynność, nic specjalnego. Ale właśnie o to chodzi, że to jest taka zwykła ludzka czynność, pewien akt słabości. Przyznanie się, że nie jest się idealny, ma się słaby wzrok, trzeba użyć okularów. To było w kontraście do tych wszystkich innych aktorów, którzy no napinali się, żeby wypaść jak najlepiej, możliwie jak najbardziej idealnie, bardzo odświeżająca przede wszystkim, według producentów, pasowało do samej postaci. Tym niemniej wcale to nie oznacza, że Anderson był jakoś niespecjalnie sprawny fizycznie. Aktor sam wykonywał wiele scen kaskaderskich, aż do momentu, gdy kontuzje zaczęły poważnie wpływać na jego zdrowie. Zresztą ponoć sama praca nad serialem tak bardzo pochłonęła aktora na te kilka lat, że zapytany o przyczyny zakończenia produkcji po 7 sezonach, odparł on, że po prostu wszyscy mają już dość i chcą się zająć innymi rzeczami. A on sam nie miał przez ten czas żadnego życia poza produkcją. Szczególnie, że dużą część tego serialu, a konkretnie sezony poza 1, 2 i 7, kręcono poza USA, w Vancouver, w Kanadzie. Co wynikało z tego, że tego typu serial, jak MacGyver, gdzie bohater podróżuje po całym świecie, wychodził po prostu w produkcji zbyt drogo, żeby robić to w Los Angeles. Gdzie jeśli potrzebujesz na przykład lokacji, która wygląda jak pustynia, bo bohater jest, nie wiem, w Afryce, na Saharze, gdziekolwiek indziej, gdzie jest pustynny teren, no to musisz znaleźć taką lokację. Potem, jeśli bohater przenosi się do jakiejś innej, powiedzmy lesistej, albo do miejskiej, no to musisz znaleźć takie lokacje. I samo ponoć podróżowanie po Los Angeles zajmowało zbyt dużo i było zbyt drogie, żeby się w to dalej bawić. Więc produkcja musiała się albo przenieść gdzieś, gdzie są mniejsze odległości i jest taniej, albo by musiała się zakończyć. To, co musicie wynieść z tego materiału, to to, że najwyraźniej po Vancouver podróżuje się taniej i szybciej niż po Los Angeles. Nie dziękujcie. Na koniec słuchajcie trochę o imieniu i nazwisku naszego głównego bohatera. No bo jeśli mamy bohatera, którego wszyscy znają jako MacGyver, który występuje w serialu nazywającym się MacGyver, to zastanówmy się, skąd się to w ogóle wzięło. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, tak jak mi się zdarzyło nieraz, czemu to nazwisko brzmi tak szkocko, to przyczyna jest bardzo prozaiczna i pewnie was rozczaruje, ale warto wysłuchać. Otóż, słuchajcie, Lee David Zlotow, twórca tego serialu, wymyślił sobie, że główny bohater musi nazywać się jakoś tak prosto, ale i męsko. Więc pierwotna wersja tego nazwiska miała brzmieć Guy. Po prostu Guy. Facet, typ. Reakcja osób, które Zlotow zapytał o to, jak to brzmi, była mniej więcej taka, jak sobie możecie wyobrazić, dlatego też postanowił kombinować dalej. A że był to wówczas czas, kiedy McDonald's ostro promował swoje pozycje jedzeniowe, wiecie, McChicken, McRoyal i tak dalej, i tak dalej. No to pierwsze, co przyszło do głowy naszemu producentowi, to dodajmy tam Mac. I mamy MacGaja. Tak jest, to była inspiracja. Padła jednak uwaga, że no, lepiej, ale MacGaj wciąż nie brzmi najlepiej. I lepsze byłoby jakieś trzysylabowe nazwisko. Więc stąd mamy MacGyver. Pisane oczywiście troszkę inaczej, ale oto i ta wspaniała geneza nazwiska bohatera i tytułu kultowego serialu.
A co z imieniem? Jak MacGyver miał na imię? Imię nie zostaje ujawnione aż do samego końca serii, choć już wcześniej wyciekły materiały z planu ujawniające imię Stacy. Jednak nic z tego nie wyszło i ostatecznie imię MacGyvera brzmi inaczej. Otóż Richard Dean Anderson, któregoś dnia przechodząc, widział billboard z imieniem Angus. Zaproponował je, no i tak już zostało. Po prostu uwielbiam to, jak te genezy stojące za esencjonalnymi elementami tego serialu są takie zwyczajne. I fakt, że zdecydowano się na jedną opcję, a nie na drugą, zwykle wynika z przypadku albo chwilowej konieczności. A mimo to dostaliśmy naprawdę kultowy serial, który jest pamiętany do dziś i naprawdę ciepło wspominany. Myślę jednak, że zawsze warto skonfrontować ten obraz jakiejś postaci z popkultury, który ma się w głowie, z tym, jak ona faktycznie wypada w produkcji, gdzie wystąpiła. I myślę, że warto zobaczyć też tę ewolucję na własne oczy. Słuchajcie, no myślę, że warto sprawdzić, ewentualnie no przypomnieć sobie, bo to jest po prostu arcyważna część popkultury lat 90. A lata 90. wracają, zresztą widać. I oczywiście możecie to zrobić dzięki stacji TNT, która emituje ten serial w ramach cyklu Serialowe Klasyki, gdzie poza MacGyverem emitowane są takie seriale jak Strażnik Teksasu, Domek na Prairie czy Dr. Quinn. Czyli no, można by powiedzieć, że dla każdego coś miłego. I cały cykl startuje codziennie o godzinie 6 rano. Ja tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach TNT Tematy. Trzymajcie się, cześć!